Proszę Państwa, Polacy... ...poza jej granicami trwają. W dniu wczorajszym prawie dwie godziny... Nie lubią się dzielić. Tutaj na uboczu jest dyskusja z Czerskiej, 8 na 10 z Warszawy, Mocharowej, Katolickiej. Żydzi mówią, żeby bezdomnym pieniędzy nie dawać. No to przecież jak jest linia Mysia, no to ci katolicy to się dzielą. To jest niemożliwe, żeby nie dawać. Lepiej nie dzielić na takich ludzi czy siakich, bo do tych stołówek przychodzą biedne emerytki, biedni katolicy, ludzie nie mają pieniędzy, a Polskę okradli na 50 miliardów, a 150 miliardów spartaczyli, partacze. Także Państwo zobaczą. No. Jak oni ujadają tam, jak oni tam po lewicy szczekają. Po lewicy. Żadnej wypracowanej propozycji zmiany konstytucji. Akurat teraz z tej mojej lewej strony. Indywidualnie przedstawiał znane już doskonale pomysły, postulaty. W przypadku Platformy i Nowoczesnej były to zaborowe warunki, powtarzane kolejny raz, jak można powiedzieć, jak powtarzane jak mantra, zaborowe żądania, które na dzień dobry blokują jakąkolwiek próbę porozumienia się. Ja brałem udział w tym spotkaniu z woli Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, bowiem pokazujemy, że udowadniamy, że poważnie traktujemy nasze deklaracje o tym, że chcemy rozwiązać polityczny spór wokół Trybunału. Przypomnijmy, że problem z Trybunałem zaczął się rok temu, kiedy po przegranych wyborach Bronisława Komorowskiego i po druzgocących dla Platformy sondażach widać było, że nie tylko Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, ale jesienią Polacy przekażą władzę Prawu i Sprawiedliwości. Wtedy Platforma z PSL-em zrobiły skok na Trybunał. Zawłaszczyły 5 sędziów, których prawo miała wybierać 8 kadencja, czyli ta kadencja, w której Platforma już była w mniejszości. Dlatego zawczasu, zanim skończyła się 7 kadencja, wybrali szybciej 5 sędziów po to, żeby zablokować Trybunał Konstytucyjny. To było bardzo groźne posunięcie, bowiem Trybunał mógł blokować wszystkie dobre ustawy. To, co w jaki sposób chcieliśmy zmieniać Polskę, byłoby blokowane w Trybunale. Poza tym było to niezgodne z prawem. Dlatego w grudniu minionego roku naprawiliśmy tą sytuację i od tamtej pory trwa taki nieustanny atak. Trwa nagonka ze strony Platformy Nowoczesnej na Prawo i Sprawiedliwość. I my, widząc, jak do czego posuwają się nasi oponenci, wychodzimy z pewnymi propozycjami kompromisu. Chcemy to rozwiązać. I przypomnę, prezes Jarosław Kaczyński, pani premier Beata Szydło przedstawiali konkretne propozycje rozwiązania sporu. Bardzo daleko idące kompromisy. Marszałek Kuchciński zorganizował 2 spotkania. Powołał zespół ekspertów. Będzie pracowała podkomisja do rozwiązania politycznego sporu wokół Trybunału. Eksperci pracują nad pomysłami wyjścia z tej sytuacji. I na jednym z takich spotkań pan marszałek Kuchciński zaprosił przedstawicieli całej opozycji po to, żeby porozmawiać o dokładnych projektach, propozycjach. To spotkanie odbyło się tydzień temu. Niestety przedstawiciele Platformy i Nowoczesnej zignorowali je. Nie przyszli na spotkanie organizowane przez drugą osobę w państwie. Pojawili się tylko przedstawiciele PSL-u. I Prawo i Sprawiedliwość położyło na stole projekt rozwiązania sporu o Trybunał. Nawet nasi oponenci mówią, że jest to daleko idący kompromis ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast opozycja nie chce na ten temat rozmawiać, blokuje, stawia zaporowe warunki. I opozycja zrobiła taką ogromną otoczkę wokół tego, że odbędzie się spotkanie. Będzie pan Petru, pan Schetyna, no i ten w domyśle zły PiS nie będzie chciał brać udziału. My nie zachowujemy się tak jak oni. My pokazujemy, że można rozmawiać w sprawach ważnych dla Polski i moja obecność na tym spotkaniu była tego potwierdzeniem.
Panie pośle, doskonale widzimy, że przez te ostatnie miesiące, kiedy trwa spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, to de facto ten spór staje się swoistego rodzaju paliwem politycznym dla opozycji, bardzo wygodnym i przydatnym do toczenia różnego rodzaju przeciwnych kampanii, chociażby medialnych, ale także tych organizowanych na forum międzynarodowym przeciwko obozowi rządzącemu. Tak, to prawda. I na szczęście panowie Petru i Schetyna ponieśli polityczną klęskę, bo najpierw próbowali rozwiać sytuację polityczną w Polsce, grozili drugim Majdanem. Pan Schetyna zapowiadał milion ludzi na ulicach. No i ich marsz, na którym cztery partie plus rzekomy Komitet Obrony Demokracji robiły najazd swoich zwolenników, sympatyków z całej Polski, najętymi autokarami w Platformie pod groźbą sankcji za nieobecność. To się okazało wielką porażką i podobnie jak zabiegi za granicą, bo to, co ojciec wspomniał, to jest bardzo niebezpieczne dla Polski i bardzo szkodliwe. Dlaczego? Otóż dlatego, że jesienią ubiegłego roku Polacy, naród polski jako suweren, zdecydował, kto w Polsce ma sprawować władzę. Polacy opowiedzieli się za programem dobrej zmiany Prawa i Sprawiedliwości. I opozycja, która szanowałaby standardy demokratycznego państwa prawa, powinna z pokorą przyjąć werdykt narodu. Tymczasem zamiast pokory, zamiast zakasania rękawów, wzięcia się do pracy, ze strony opozycji najpierw obserwowaliśmy próbę zaognienia sytuacji w Polsce, a następnie objeżdżanie obcych stolic i skarżenie na Polskę. To nie pierwszy raz w naszej historii mamy do czynienia z sytuacją, gdzie osoby poważne, żeby wydawałoby się, uganiają się po obcych dworach i szukają sprzymierzeńców w walce z demokratycznie wybranym polskim rządem. Ale to poniosło te nadzieje panów Petru, Schetyny legły w gruzach. Oni ponieśli klęskę. Dzisiaj możemy zaobserwować, że pan Petru i pan Schetyna mają na twarzach typiczny stan żal, smutek, frustrację. Tak jak nie mogli pogodzić się z porażką w wyborach, tak teraz nie mogą uwierzyć, że w Polsce może być rząd, który prowadzi politykę niezależną od unijnych dygnitarzy i jest traktowany przez Unię jak partner, a nie jak ubogi krewny po prośbie, jak było do tej pory. I to jest sukces polskiej polityki opartej na szacunku do woli suwerena, do woli narodu. Bo Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad zbudowaniem silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, no bo na to umówiliśmy się z Polakami. Taka jest wola wyborców i przede wszystkim tego wymaga nasz interes narodowy. Po kilku miesiącach widać, że taka polityka uległości prowadzona przez Platformę na arenie międzynarodowej do niczego nie prowadziła, bo poniżali siebie i poniżali Polskę. Widać, traktowali swoje państwo, nasze państwo, tak jakbyśmy byli ubogim krewnym w Europie, a my jesteśmy w Unii równorzędnym partnerem. My rozmawiamy jak równy z równym. Mamy prawa i tych praw domagamy się, aby przestrzegali też nasi rozmówcy. Natomiast jeszcze wracając do wczorajszego spotkania. Trzeba podkreślić, że w czasie spotkania nie pojawiły się żadne nowe projekty, nad którymi mogła wypracować podkomisja zapowiedziana przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Ja, jako obserwator Prawa i Sprawiedliwości, nie otrzymałem żadnego dokumentu, który byłby zaakceptowany przez wszystkich przedstawicieli opozycji. Po prostu panowie powtórzyli swoje postulaty, swoje znane zaporowe apele. Mówię o Nowoczesnej i o Platformie, bo widać wolę współpracy ze strony ruchu Kukiz. PSL już wcześniej położył też taki projekt, nad którym można rozmawiać. I na koniec porozmawiali o tym, że kolejne spotkania mają się odbywać, ale to trochę tak, ponieważ nie udało się nic wypracować, co tu dalej robić, no to ogłaszamy, że będzie kolejne spotkanie.
Prawo i Sprawiedliwość, to podkreślam, jest wciąż gotowe do rozmów, do wyjaśnienia tego sporu politycznego wywołanego przez Platformę rok temu. My wciąż wyciągamy naszą rękę do porozumienia, do zgody, natomiast z drugiej strony zamiast woli współpracy widzimy buńczuczne pochwytywania, przytupywania i wojownicze okrzyki, które do niczego nie prowadzą. Natomiast po wczorajszym spotkaniu pani premier Szydło z szefem komisji i panem Timmermansem, gdzie padł jasny komunikat, że sprawy polskie rozstrzyga się w Polsce i miejscem rozwiązania sporu o Trybunał jest polski Sejm, widać, że miny panów Schetyny i Petru z Rzedły są tak samo smutne, jak wtedy, kiedy agencja Moody's ogłosiła rating, że nie obniża ratingu dla Polski, wbrew temu, co zapowiadali. A wszyscy pamiętamy uśmiechniętego Grzegorza Schetynę od ucha do ucha, kiedy pojawił się komunikat, że Unia może wystawić Polsce ultimatum. No, jak widać, być może są politycy, których cieszą ewentualne niepowodzenia Polski. Na szczęście mamy sprawny rząd, mamy świetną panią premier i mamy dobre służby dyplomatyczne i przede wszystkim Polska jest szanowana na arenie Unii Europejskiej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości znakomicie reprezentuje interesy Polski na arenie europejskiej, a w Polsce wprowadzamy dobrą zmianę i bronimy interesów obywateli. Suwerenem w Polsce jest naród, a nie Komisja Europejska. To wczoraj padło na spotkaniu pani premier z panem Timmermansem, a ze spotkania opozycji, w którym też uczestniczyłem, nie pojawiły się żadne nowe konkrety. Panie pośle, jeszcze jeden bardzo ważny aspekt to bardzo dziwne zachowania niektórych członków Trybunału Konstytucyjnego. Zamiast bezstronnych sędziów mamy do czynienia z tak zwanymi wytrawnymi politykami opozycji, co raz jeszcze pokazuje nam bardzo jasno, że ten konflikt jest po prostu sporem politycznym, a nie prawnym. No, to jest bardzo, bardzo bolesna sprawa i smutna, że prezes Trybunału Konstytucyjnego z niezawisłego sędziego zamienił się w politycznego celebrytę i objeżdża stacje telewizyjne, objeżdża stacje radiowe, wypowiada się w mediach, komentuje różne rzeczy. Myślę, że nikt z Polaków nie chciałby znaleźć się w sytuacji, w której w lokalnym radiu słuchałby wypowiedzi sędziego, który prowadzi jego sprawę, który właśnie oznajmia, jaki będzie wyrok i jakie ma dane stanowisko przed rozprawą. Natomiast doszło do bardzo niebezpiecznego precedensu. Otóż okazało się, że projekt, ten kompromisowy, taki koncyliacyjny, z daleko idącymi ustępstwami Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Trybunału, został zadenuncjowany przez niektórych sędziów Trybunału do Brukseli i wytykają tam, wręcz donoszą o słabych punktach tego projektu, czyli ja naprawdę nie chcę użyć słów ostrych, a nie ma zbyt mocnych słów do nazwania tego, czego dopuścili się sędziowie, którzy mieli być niezawiśli. Mamy po prostu próby wyciągania polskich spraw na zewnątrz, próbę szczucia na Polskę unijnych urzędników i szukania sojuszników w różnych krajach, gdzie, jak wiemy, krzyżują się różne interesy gospodarcze i po prostu z przyczyn zwykłych gospodarczych, politycznych mogą być ludzie, którzy nie życzą Polsce najlepiej. Pomocy takich instytucji, takich osób zdają się przywoływać urzędnicy Trybunału i niektórzy politycy opozycji. To jest bardzo zła droga. Apelujemy do nich, opamiętajcie się i tak po prostu nie wolno robić. Jeżeli ktoś jest patriotą, ktoś jest Polakiem, to w takich działaniach powinien najpierw zastanowić się, czy to, co podejmuje, nawet w 1%, nie będzie szkodziło ojczyźnie. Ale
Dobre wieści są takie, że rząd pani premier Beaty Szydło ma poparcie w parlamencie. Polski Sejm przyjął uchwałę mówiącą o suwerenności, o obronie Rzeczypospolitej i praw jej obywateli. To jest dobre, bo polski Sejm stanął murem za polskim rządem w tak ważnej sprawie. Szkoda, że politycy Platformy Nowoczesnej i PSL-u wtedy próbowali jeszcze własne wojenki rozgrywać. Pani poseł Pomaska podarła uchwałę, w której były słowa suwerenność, naród, ojczyzna. No ale my do tego się przyzwyczailiśmy. Dobrze, że dzisiaj mogą tylko krzyczeć, a nie szkodzić Polsce, tak jak robili to w ostatnich latach. Panie pośle, bardzo gorąco dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Dziękuję za ten komentarz do jakże ważnej, bo bieżącej sprawy. Bardzo gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia z panem posłem Maciejem Małeckim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Do pracy przy tych dużych projektach, więc te pieniądze ich omijały, że pozostały na tych kontraktach firmy z Chin właściwych i ich pracownicy, a druga ręka odpowiada za zaostrzanie kontroli. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja kolejnego naszego gościa. Z nami jest pan Janusz Tarasiewicz, wiceprezes Zarządu Głównego Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców. Szczęść Boże, witam pana prezesa i gorąco pozdrawiam. Pozostawiamy na chwilę tą tak zwaną wielką politykę. Panie prezesie, bardzo niepokojące informacje dotarły do nas w związku z sytuacją, która ma miejsce w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu wczorajszym złożył pan także wniosek do prokuratury, informując, że organy Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozmyślnie narażały osoby korzystające z niedawno zamontowanych dźwigów osobowych w zasobach mieszkaniowych spółdzielni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia użytkowników tych wind. To bardzo mocne słowo oskarżenia. Tak, oczywiście potwierdzam, że w dniu wczorajszym w prokuraturze regionalnej w Katowicach złożyłem takowe doniesienie, ale również pragnę poinformować, iż otrzyma je również prokurator generalny Ministerstwa Sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro. Jest również do niego komplet dokumentacji przygotowany. W dalszej części swojej wypowiedzi powiem, dlaczego aż tak wysoko. Mianowicie jest to podparte również dokumentacją pokontrolną Urzędu Dozoru Technicznego, który sprawuje nadzór właśnie nad prawidłowym funkcjonowaniem takich urządzeń, właśnie jak dźwigi osobowe w wielopiętrowych budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i innych. I jeżeli czytamy tam na przykład jeszcze raz na pani słuchawie, że specjalnie tu mówią, tak dzielą tych ludzi, no to okazuje się, że to Żyd kradnie, a cyganka papierosów dwóch żebrze zawsze pod uniwersamem. A no właśnie, już tego uniwersamu nie ma. Protokołów, nie wiem ile i jak rzeczywiście jest, bo to wszystko stało się tajemnicą nawet dla członków spółdzielni, utajnione przez właśnie organa tejże spółdzielni. I na przykład możemy przeczytać w tych protokołach 4 na 6 zatrzymanych się nie pyta. Jest napisane w Biblii, jest podane. Jest na przykład próba zainstalowania na dźwigu urządzenia UCM prowadzona według instrukcji obsługi systemu zamieszczonej w maszynowni oraz w księdze rewizyjnej urządzenia technicznego dała wynik negatywny, co grozi, uwaga, odjazdem kabiny przy otwartych drzwiach, co dalej może doprowadzić do zgilotynowania wsiadających lub wysiadających osób. I tak jak powiedziałem, stwierdzono tam wiele innych nieprawidłowości, gdzie w protokołach i w decyzjach o wstrzymaniu do użytku tych wind do czasu ich naprawy były wyszczególnione i to było, tam było na przykład wiele takich rzeczy, jak w tym było brak kontaktu, łączności ze służbami ratowniczymi, a wymagane to są te normy dokumentacją, niewłaściwa konserwacja dźwigów, brak przeglądów konserwacyjnych w terminach określonych w instrukcji eksploatacji oraz mostkowanie obwodów bezpieczeństwa, co doprowadziło, iż zabezpieczenia elektryczne były wyeliminowane, czyli całkowicie nie funkcjonowały. I tutaj jeszcze jest bardzo ciekawy dopis na jednej z protokołów, gdzie pisze kontrolująca osoba, konserwację dźwigów powierzyć wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Ja tutaj w tym miejscu chcę dodać, że podpisano wieloletnią umowę z firmą, która instalowała dźwigi na serwis i konserwację bieżącą. I tu podczas jednego ze spotkań pan prezes rzucił, w obecności wielu osób, pan prezes rzucił przedstawicielowi tejże firmy,
że albo się podzieli z członkami Rady Nadzorczej, to jest również elementem doniesienia do prokuratury, odsetkami, albo po prostu nie będzie dalej wykonywał usług serwisowych i konserwacyjnych. No i zerwano oczywiście w jakimś czasie umowę, ponieważ osoba reprezentująca firmę instalującą odmówiła podzielenia się. Tutaj nie znajduje nic usprawiedliwienia ani odzwierciedlenia prawnego. To jest wszystko sprzeczne z prawem, to wszystko wyczerpuje znamiona czynu przestępczego. Ja tutaj mogę tylko dodać, że mieszkańcy wielokrotnie, niekiedy wielokrotnie w ciągu jednego dnia sygnalizowali, że winda jest uszkodzona, nie jeździ, zatrzymuje się z lokatorami, z korzystającymi z dźwigów. Przychodzi konserwator, naprawia, za chwileczkę jest ten dźwig nieczynny. Ja tutaj podam tylko tak pobieżnie kilka takich sytuacji, że pewna pani ma niepełnosprawną córkę na wózku inwalidzkim. Wielokrotnie zostały uwięzione w windzie, a córka to przeżywa dość traumatycznie, ponieważ uczestniczy jest na wózku inwalidzkim, zaznaczam, w warsztatach z terapii zajęciowej i tutaj według opinii wystawionej przez terapeutów pisze, że od stycznia 2016, czyli od momentu problemu z windą, w dzienniku obecności można zaobserwować większą liczbę godzin dni obecnych w porównaniu do zeszłego roku, zmiany zachowania, że dziecko stało się apatyczne, jej myśli krążą wokół windy, częste napady, padaczki poprzez nerwy, to jest przecież niedopuszczalne takie rzeczy, żeby władze organy spółdzielni, które mają gwarantować bezpieczeństwo i dbać o mienie powierzone, doprowadzały do tego stanu. Ja powiem, że w styczniu były windy zatrzymane i te same windy praktycznie, można powiedzieć, krzywdę dalej czyniły użytkownikom tych wind. Następnie drugi przykład konkretny. Kobieta w 8 miesiącu ciąży 22 kwietnia tego roku, korzystając z windy, zjeżdżając wraz z 8-letnią, z kilkuletnią córką, zostały na długi czas uwięzione, próbowały się skontaktować z systemem SOS poprzez przycisk, połączyć się z konserwatorem. Konserwator niby mówił, że już idzie, nie dotarł, a po jakimś czasie, po pół godziny dosłownie, jakiś bełkot był, nie wiadomo, czy ta osoba była pod wpływem czegoś, gdzie było, czy to nie są żarty. Ja mam oświadczenia od tych ludzi, które zostały również załączone do właśnie prokuratury we wniosku o ściganie jako materiał dowodowy. I po 30 minutach właśnie policja siłowo wyważyła drzwi, już nie czekając na konserwatora, bo nie było czasu. Okazało się, że pani wysoko w stanie błogosławionym musiała być odwieziona do szpitala i była hospitalizowana. Kolejny przypadek, syn jednej z lokatorek na stwardnienie rozsiane. Z powodu niefunkcjonowania windy musiał, żeby się wydostać z bloku, chciał zejść schodami, spadł z 7 na 6 piętro. Nie było możliwości zwiezienia go przez służby ratownicze. I taki przypadek dotyczy również innej osoby mającej córkę na całkowicie różne budynki tutaj podaje. To nie dotyczy jednej windy, zaznaczam. To są różne budynki, a w bardzo krótkim okresie czasowym. Córka niepełnosprawna, 18-letnia, na wózku inwalidzkim. Halo? Tak, tak, jesteśmy. Tak, i po prostu drzwi się zamykały podczas ich wsiadania, ponieważ obwód był zmoskowany, jak wcześniej wspomniałem, nie funkcjonowała fotokomórka i została przyciśnięta najpierw matka podczas wsiadania do windy z drzwiami, a za chwileczkę to samo docisnęło to córkę. Ja też chcę podkreślić, zarząd rozpowszechnia informacje, iż to są buble zainstalowane przez poprzedni zarząd i tak dalej. Nie, tutaj jasno wynika z dokumentacji, że to jest wina złego serwisu, złej konserwacji bieżącej, która nie odbywa się cyklicznie, tak jak zalecana jest przez przepisy prawa i dokumentację techniczną, ale przede wszystkim to wynika z dokumentów Urzędu Dozoru Technicznego, że nawet przez osoby tego nieupoważnione odpowiednimi uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego. I tak jak powiedziałem, to idzie też do pana ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobro. Także tutaj na pewno ta sprawa, myślę, że nie zostanie tym razem zamieszana gdzieś pod dywan. I uważamy, że jest to zbyt poważna sprawa, żeby... Po prostu ja mam na przykład na przestrzeni wielu lat bardzo przykre doświadczenia z prokuratorami rejonowymi w terenie i dlatego uważam, że przy tak dużym zagrożeniu, przy tak dużej skali zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców nie może to pozostać bez echa i należy sygnalizować to wyżej, żeby się ktoś pomógł nam po prostu tematem zająć. Panie prezesie, wiem, że
mieszkańcy niejednokrotnie już w tej sprawie alarmowali i zabiegali o właściwe decyzje u władz Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Niestety nic nie zostało w tym względzie zrobione. Więcej, ci mieszkańcy, którzy mieli odwagę mówić prawdę, są przez władze spółdzielni szantażowani. Szantażowani to jest mało powiedziane. Powiem tak, wobec najbardziej aktywnych wytacza się sprawy sądowe o pomówienia, o zniesławienia. Ja powiem tak, w Polsce znamy są sytuacje, że wręcz prezesi domagają się, żeby na przykład osoba, żeby ośmieszyć osobę, to jeszcze domagają się, składając wnioski przed sądami, żeby ta osoba została przebadana psychiatrycznie. Znane mi są przypadki, że... Proszę bardzo, co mogą robić spółdzielnie? Także to, co tu wyczyniała spółdzielnia Sław, nie jest niczym takim wyskokowym. Wkładanie bolców, drutów do zamków, a jeszcze przebadanie psychiatryczne, żeby ja wiem, może się kogoś pozbyć. Jest takowa sytuacja. Jeszcze prezesowa spółdzielni Sław mówi, że ja nic nie wiem. Zgodnie z przepisami prawa, akurat w Rybnickiej od przyszłego poniedziałku będą, więc 13 maja złożono projekt. A dzisiaj masz czas po piątej pójść, jak? Jednego z członków Rady Nadzorczej. I co się okazało? Podpisało ją, bo ustawa mówi, że co najmniej 10 członków musi podpisać taki projekt uchwały, który będzie zgłoszony na walne zgromadzenie, żeby to było prawomocne. I muszą być podpisy. I tam są podane numery dowodów osobistych, pełne dane osobowe, które wypłynęły w ręce. To jest niedopuszczalne. I tu parlamentarzyści coś muszą z tym fantem zrobić, ponieważ nie może być sytuacji, że władze sobie nie radzą, żeby zabezpieczyć dane osobowe. Jest ustawa o ochronie danych osobowych i są ci ludzie zastraszani. Od czasu, kiedy ten projekt został ułożony, dostają do skrzynek bardzo obraźliwe, a nawet porady, by zająć się swoimi sprawami, działką, którą posiadają i tak dalej. A dzisiaj bardzo niepokojące sygnały, wręcz groźby karalne. To są anonimowe kartki wrzucane do skrzynek poszczególnych osób, które podpisały się na liście. I tutaj chcę powiedzieć, że przerabialiśmy w Krajowej Związku Lokatorów i Spółdzielców kilka lat temu, gdzie wczesny akurat drugi zastępca zarządu głównego, pan Janusz Okurowski, został pobity. Tam również się zaczęło od pogróżek. Od zwykłych pogróżek, ośmieszania, a skończyło się na bardzo poważnym pobiciu z poważnym skutkiem zdrowotnym. I tu będzie kolejne doniesienie do prokuratury, do organów ścigania. Nie można pozwolić, by takie sytuacje miały miejsce. Panie prezesie, a my tej całej sprawie będziemy w dalszym ciągu się przypatrywali. Będziemy informować słuchaczy Radia Maryja o tym, co w tej sprawie dziać się będzie. Bardzo gorąco pozdrawiam i dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem Januszem Tarasiewiczem, wiceprezesem Zarządu Głównego Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców w Koninie. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, obrońcę życia. Witam, panie doktorze, i pozdrawiam. Cześć Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. I jak zawsze z gorącym apelem w obronie życia, oczywiście, panie inżynierze. Oczywiście. Kochani słuchacze, wielka armia obrońców życia, rodzina Radia Maryja. W najbliższą sobotę, 28 maja, no między Bożym Ciałem a niedzielą, termin nie przez nas ustalany, ale mamy bardzo ważną konferencję w Warszawie, w domu pielgrzyma Amicus na Żoliborzu, jak mówimy zawsze z przyjęciem, niejako przy grobie błogosławionego męczennika księdza Jerzego. Temat konferencji, hasło: kochamy każde dziecko. Konferencja zorganizowana jest przez Polską Federację Ruchu Obrony Życia i Centralną Ogólnopolską Akcję Katolicką. Rozpoczniemy to nasze spotkanie o godzinie 9.30 mszą świętą w Dolnej Akademickiej Kaplicy Kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Otwarcie konferencji o godzinie 11.00. Otwarcia tego dokonają dr Paweł Łosicki, prezes Federacji, i pani magister inżynier Urszula Fulczak, prezes Akcji Katolickiej. Później wysłuchamy słowa wprowadzającego księdza biskupa Jana Wątroby i przedstawienie genezy apelu do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. Pod tym apelem rozpoczynamy w większej skali w tej chwili zbieranie podpisów. Muszę tu bardzo wyraźnie powiedzieć, że Polska Federacja absolutnie nie przyłączyła się
do tego zbierania podpisów przez federację, fundację pana Dzierżawskiego, ten projekt obywatelski ustawy chroniącej życie, no zaczyna się dobrze, bo zapewnia prawo każdemu poczętemu dziecku bez żadnych wyjątków, ale niestety jest zapisana w tym projekcie sankcja karna dla kobiety dopuszczającej się przerwania ciąży i to aż 5 lat więzienia. To jest nie do przyjęcia dla nas, obrońców życia. Mówiliśmy w czasie różnych pertraktacji, narad, które towarzyszyły tworzeniu tej obywatelskiej inicjatywy. Podkreślę bardzo mocno, ten konkretny, propagowany przez niektórych projekt ustawy, no jest sprzeczny z tym wskazaniem episkopatu zawartym w komunikacie naszej konferencji Episkopatu Polski, która obradowała, pamiętamy, w Gnieźnie i w Poznaniu. Mamy znakomitych mówców, ekspertów, którzy w pierwszej części chcą uzasadnić, przedstawiając przede wszystkim racje pozaetyczne, bo etyczne to są jasne dla nas katolików, ale naukowe, prawne i medyczne, dlaczego należy bardzo szybko wyeliminować z tej ustawy chroniącej życie te wyjątki. Bo w apelu Polskiej Federacji na pierwszym miejscu jest postawiony postulat do parlamentarzystów wyeliminować wszystkie wyjątki i zachować tą dotychczas obowiązującą w naszym prawie niekaralność kobiet. Później będzie przedstawienie takich, ja wiem, praktycznych wskazówek, jak zbierać podpisy pod tym apelem, żeby jesienią je po wakacjach te apele podpisane złożyć w Sejmie i pilotować sprawę w naszym parlamencie. Ja wymienię tylko naszych znakomitych mówców na tej konferencji. Pan senator Antoni Szymański. Czyli nawet widzicie państwo spółdzielnie tutaj warszawskie, no bo najwięcej chytrości mają i pazerności, chciwości spółdzielnie warszawskie, że nawet na badania psychiatryczne podają. Ja nawet tego nie widziałam, ale jak Radio Maryja mówi, to mówi. Czyli, że widzicie państwo, tak jak Żydzi odwalają ludzi, dzielą się. Tak, tutaj trzeba się jednoczyć, trzeba się łączyć, no bo to wiecie państwo, człowiek jak człowieka upadla, człowiek człowiekowi źle życzy i mu wciska garbatemu ślepotę, ślepemu garbatość, no to coś nie tak, prawda? Radio kończy. Gorąco zachęcam wszystkich, szczególnie mieszkańców Warszawy czy okolic, do uczestniczenia w tym spotkaniu bardzo ważnym, merytorycznie, a także organizacyjnym. Przypomnę, najbliższa sobota, 9.30 msza święta, a oficjalne otwarcie konferencji o 11.00. Dom pielgrzyma Amicus przy parafii świętego Stanisława Koski w Warszawie na Żoliborzu przy grobie wielkiego obrońcy życia kapłana męczennika księdza Jerzego. Bardzo dziękujemy za przekazanie tego zaproszenia i pozdrawiamy pani doktor. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Na antenie Radia Maryja mówił doktor inżynier Antoni Zięba, obrońca życia. Kończymy audycję aktualności dnia. 3,5 minuty po godzinie 14. W Państwa domach gości Radio Maryja. W naszym programie czarne wiadomości. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformował dziś komisarzy o swojej wizycie w Polsce i rozmowach o rozwiązaniu kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W sprawie przyglądał się w Brukseli nasz specjalny wysłannik Dawid Znachajowski. Na dzisiejszym posiedzeniu Kolegium Unijnych Komisarzy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans odniósł się do swojej ostatniej wizyty w Polsce. Osiągnięcie porozumienia na linii Komisja Europejska-Polski Rząd w kontekście Trybunału Konstytucyjnego i procedury dotyczącej praworządności nie było dziś dla unijnych ministrów
ministrów sprawą najważniejszą. Zostało to odwleczone w czasie. First Vice President Timmermans debriefed the college about his visit to Warsaw yesterday. Pierwszy wiceprzewodniczący Timmermans zdał komisarzom sprawozdanie ze swojej wczorajszej wizyty w Warszawie. Kolegium przedyskutowało kolejne kroki co do kontynuacji dialogu z polskimi władzami. Wrócimy do tej sprawy w przyszłym tygodniu. Poinformował w budynku Berlemont komisarz Andrus Ansip. Europoseł Mirosław Piotrowski postrzega taką decyzję jako grillowanie Polski. Aktywność Timmermansa wpisuje się we wcześniej przyjętą strategię grillowania naszego kraju, pilotowaną przez PO i PSL. Będzie więc przyjeżdżał, monitorował, strefował, wydawał oświadczenia po posiedzeniach kolegium komisarzy. A wszystko to ma na celu zniechęcenie polskiego społeczeństwa do legalnie wybranego rządu. Z kolei już dziś o 16:30 minister rozwoju Mateusz Morawiecki ma przedyskutować w Parlamencie Europejskim z polskimi europosłami aktualne priorytety dla Polski w świetle prac legislacyjnych Komisji Europejskiej. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela. Przepisy o żądaniu przez ministra sprawiedliwości akt sądów wojskowych są niezgodne z konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. W uzasadnieniu sędziowie wskazali, że minister sprawiedliwości, wykonując nadzór, nie może wpływać na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, gdyż jest on zastrzeżony wyłącznie dla sądów. Trybunał wydał dzisiejszy wyrok w pełnym składzie, ale troje sędziów, Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski, zgłosiło zdanie odrębne do wyroku. Orzeczenie wydano na podstawie nieaktualnej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z czerwca ubiegłego roku. Poseł Bartłomiej Wróblewski z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka podkreśla, że orzekanie przez Trybunał, gdy wciąż toczy się spór w jego sprawie, podważa autorytet instytucji. Kolejny wyrok pogłębia ten spór dotyczący funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Dodatkowo to, że wyraźnie widać, że istnieje poziom między sędziami Trybunału, to wszystko sprawia, że będzie słabł autorytet instytucji. I z tego powodu należy przekonywać prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz większość sędziów do tego, by konstruktywnie włączyli się w tą dyskusję dotyczącą zamknięcia tego kryzysu. Może się okazać, że nawet jeśli kryzys zostanie rozwiązany, mam nadzieję, że tak nastąpi, to utraconego zaufania przez wiele lat będzie trudniej, żeby odbudować. Przypomnijmy, że od grudnia trwa spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jego prezes, profesor Andrzej Rzepliński, wydaje wyroki zgodnie ze starą ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, uznając, że grudniowa nowelizacja Prawa i Sprawiedliwości jest niekonstytucyjna. W odpowiedzi na to rząd nie publikuje kolejnych orzeczeń, uznając, że są one nieważne, gdyż Trybunał wyrokuje niezgodnie z prawem. Pomysłodawcy zakazu handlu w niedzielę wprowadzili zmiany do obywatelskiego projektu ustawy w tej sprawie. Pierwotnie zakaz miał nie obejmować właścicieli sklepów, którzy mogliby tego dnia sprzedawać, jeżeli sami staną za kasą. Jednak jak dowiedział się jeden z dzienników, po skargach od wielu franczyzobiorców tego typu sklepy nie będą mogły w niedzielę pracować. Na początku czerwca ma ruszyć akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Zmiany są odpowiedzią na postulaty części branży, powiedział Alfred Bujara, szef sekcji handlowej NSZZ Solidarność. Ten projekt zakłada pewne zmiany i rozstrzygnięcia co do franczyzobiorców, gdyż to między innymi oni do nas się zgłaszali, że mają takie umowy, które jakby ich obligują do tego, że muszą pracować w święta teraz, a później i również w niedzielę, bo wiele tych sklepów na franczyzie jest otwartych. Oni nam zgłaszali ten problem, że nie chcą pracować każdą niedzielę, że to będzie bardzo obciążające dla nich, żeby w tym projekcie również uwzględnić właśnie problem franczyzobiorców, którzy są obwarowani takimi, a nie innymi umowami. I to między innymi w tym projekcie zostało uwzględnione. Część handlowców jest zaskoczona wyłączeniem dla franczyzy. Oczekiwali, że zakaz będzie obowiązywał w takim samym schemacie jak obecne przepisy. A chodzi o 13 dni świąt państwowych i religijnych, w które też obowiązuje zakaz handlu. Gazeta przytacza też dane, według których 52% Polaków popiera zakaz handlu w niedzielę. Ruszył odcinkowy pomiar prędkości na drogach w całej Polsce. Obok 400 fotoradarów na drogach działa już 16 odcinkowych pomiarów prędkości. Z wszystkich spływają już mandaty. Kolejnych 13 pomiarów prędkości ruszy w 2017 roku. Urządzenia rejestrują wjazd pojazdu na dany odcinek, utrwalając numer rejestracyjny, markę i typ samochodu, a przede wszystkim godzinę wjazdu na odcinek. O sprawie informuje dzisiejsza prasa. W systemie odcinkowego pomiaru prędkości kierowca przejeżdża przez dwie bramki od punktu A do punktu B. Urządzenie liczy czas, w jakim kierowca przejechał odcinek i oblicza średnią prędkość pojazdu na
tym odcinku. Jeśli będzie większe niż dozwolona, kierowca dostanie mandat. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, podkreśla poseł Jerzy Polaczek z Sejmowej Komisji Infrastruktury. Nasi poprzednicy rząd to rozkręcili, mówiąc tak przenośni, taki model, który jest mało przejrzysty, który jest nieczytelny, który generuje bardzo znaczące wydatki budżetowe, wielokrotnie większe niż 5 czy 6 lat temu, który przede wszystkim nie zakończył tego, iż efekty, które były przewidziane w latach 2012-2013 są porównywalne z tymi ówczesnymi deklaracjami formułowanymi przez poprzednich ministrów transportu. Tu jest bardzo wiele działań, działania prewencyjne zmierzające do zmniejszenia ilości wypadków. Pierwsze urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości rejestrują wykroczenia już od końca 2015 roku. Chodzi o lokalizację Łosiów, Łuszczów, Karniewo oraz odcinek Zwierki Zabłudów. To były wiadomości w Radiu Maryja. Szanowni Państwo, dziś w Rozmowach Niedokończonych podejmiemy temat osiągnięcia i plany Ministerstwa Obrony Narodowej. Naszymi gośćmi będą pan Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej, i poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Początek spotkania na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15, kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. 14.11 przy mikrofonie ojciec Benedykt. Program realizuje pan Jarosław. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy popołudniowej z liturgii godzin. Modlitwa popołudniowa, 25 maja, środa 8 tygodnia zwykłego. Hymn w tej przedwieczornej godzinie z 4 tygodnia, strona 550 w tomie trzecim. Psalmodia ze środy 4 tygodnia, strona 962. Czytanie, werset i modlitwa ze środy 4 tygodnia, strona 966. W wydaniu skróconym psalmodię odnajdziemy na stronie 1111. Kogo witamy na naszej antenie? Cześć Boże, ale się znowu myśli. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Pani, pośpiesz się ratunkowi mojemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieku. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światło naszym umysłom, a ręce uczyń sprawnymi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje Królestwo budować w sercach człowieczych. Bądź pochwalony, Wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej. Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen. Wołam do Ciebie, Panie. Pokładam ufność w Tych słowach. Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, zachować chcę Twoje ustawy. Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, będę strzegł Twoich napomnień. Przychodzę o świcie i wołam, pokładam ufność w Twoich słowach. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, aby rozważać Twoje słowo. W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem. Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, dalecy są oni od Twojego prawa. Jesteś blisko, Panie, i wszystkie Twe przykazania są prawdą. Od dawna wiem z Twoich napomnień, że ustaliłeś je na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieku. Amen. Wołam do Ciebie, Panie. Pokładam ufność w tych słowach. Znane są Panu ludzkie myśli. Wierze są marnością. Boże pomsty, Panie, Boże pomsty, ukaż się w blasku. Postęp tych, którzy sądzi ziemię, daj pysznym odpłatę. Jak długo, Panie, występni, jak długo występni, chełpić się będą. Pieni się gadać bezczelnie i chwalić się będą złoczyńcy. Depczą Twój lud, Panie.
uciskają twoje dziedzictwo. Mordują wdowy i przybysze, zabijają sieroty. Mówią, Pan tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba. Pomnijcie na to głupcy w narodzie, kiedy zmądrzejcie bez rozumu. Czy nie usłyszy ten, który wszczepił ucho? Ten, który stworzył oko, nie zobaczy? Czy ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał? Ten, który ludzi uczy mądrości? Znane są Panu ludzkie myśli, wie, że są marnością. A Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu? Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Znane są Panu ludzkie myśli, wie, że są marnością. Bóg stał się moją obroną. Postoją mojej nadziei. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz swoim prawem. Aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, zanim grób wykopią występnemu. Pan nie odpycha swojego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca. Kto wystąpi w mej obronie przeciw niegodziwcom? Kto mnie od złoczyńców zasłoni? Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia. A kiedy myślę, moja noga się chwieje, wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie. Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, Twoja pociecha orzeźwia mą duszę. Czy może się sprzymierzyć z Tobą Trybunał Bezprawia, który wbrew prawu sprowadza nieszczęście? Chociaż czyhają na życie sprawiedliwego i chociaż krew niewinną potępią. Na pewno Pan będzie moją obroną, a Bóg mój skałą ucieczki. A tamtym za ich niegodziwość zapłaci i własne złości ich zgubi. Nasz Pan Bóg im zgubę zgotuje. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Pan będzie ochroną, Pan będzie ochroną. Postoją mojej możemy liczyć na jakąś, proszę Państwa, sprawiedliwość. Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Na jakąś sprawiedliwość możemy liczyć. Jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste. Jako zapłatę służcie Chrystusowi jako Panu. Dziękuję bardzo. 14:17 za chwilę informacje. Także widzicie Państwo, ile ciekawych rzeczy, jak się słucha Radia Maryja, ile można się dowiedzieć, że rzeczywiście ludziom zamiast pomóc, to trzeba ich wywalić nawet na bruk i to, proszę Państwa, za wszelką cenę. To, co Państwo tutaj słyszeliście, że jak eksmisja, to zanim co do sprawy dojdzie, to spółdzielnie dają na... Ja wiem, przegląd psychiczny, psychiatryczny danej jednostki człowieka, a co one mają do gadania te spółdzielnie, żeby przez sąd to przeszło, żeby na badania dali człowieka. I po prostu no, z tego wynika, proszę Państwa, no bo tak normalnie to myślimy i mówimy, że sąd to nie jest głupi, ale jak mówią, że pełno żydostwa było w tych sądach, pełno żydostwa, to jak ono miałoby nie przepuścić Żyda, który okradł Polskę na 50 miliardów, a Szydło mówi, jeszcze dodaje, bo to było w nocy powtarzane, słuchałam tego, że 150 miliardów zmarnotrawiliście. Szydło krzyczy, zmarnotrawiliście. No poprzez choćby działanie sądownictwa, a ja bardzo dużo, nawet wczoraj, nawet przedwczoraj na Igańskiej, tu przed blokiem, siedzi babcia, która mówi, że okropne rzeczy się dzieją, wszędzie są Żydzi, na wysokich stanowiskach. No to jest okazja, żeby pozbawić ich tych wysokich stanowisk, no bo ja bardzo przepraszam, prawda, po co to? Żeby pozbawić wysokich stanowisk tych Żydów. Także proszę się nie przejmować. My się tam nie mamy czego oczywiście bać, to my się nie boimy, ale
jakieś takie podchody robią. Nie bać się tego, nie bać się tego, nie bać się szczepienia ochronne. To jedyny pewny sposób na kazatelę. Nawet czy ty w te modlitwy wierzysz, czy nie, to one tak troszeczkę wyciszają. Organizator kampanii społecznej Fundacja Żyć. Patrz. Coś weszło. Jakieś opcje. Wniosek pożyczki w dniu złożenia wniosku i podpisania umowy. Udzielenie pożyczki zależy od... Przekonaj się, dlaczego nastrygi... Tu się w tej chwili jest. Wariant skalony przez generał... Na miejscu osied... Pod osiedlem, czy no, ale na miejscu... Osiedle, osiedle, proszę bardzo. Coraz bliżej spółdzielni ludzie, które trzeba byłoby wysiedlić, zburzyć im domy, w tym wielorodzinne, zniszczyć otulinę Parku Krajobrazowego Mazowieckiego. Tak. I twierdzenie, że to jest bardzo mocno kolportowane przez, na przykład przez pana burmistrza również, moim zdaniem, stanowisko, tak, to stanowisko pana burmistrza to jest, bardzo, jest bardzo tunel, niestety prawda? Stronnicze. Pan burmistrz jest mieszkańcem osiedla Centrum, w pobliżu którego przebiega ta obwodnica i moim zdaniem jego stanowisko jest niezgodne zupełnie ze stanowiskiem Rady Dzielnicy, która to podejmuje uchwały, które zobowiązany jest realizować pan burmistrz, jak również podejmuje działania bez wiedzy i zgody Rady Dzielnicy. I to wszystko się dzieje od bardzo długiego czasu. No właśnie, ale dzisiaj jest z nami pan burmistrz, jest tak, z nami dzisiaj przedstawicielka pan Rady. Tym, tak, zaraz wspomniał usłyszymy. Pan burmistrz o tym, że generalna dyrekcja powinna się kontaktować z mieszkańcami. Ona się wielokrotnie kontaktowała z mieszkańcami, tylko że wychodziło na to, że jedynym kontaktującym się był pan burmistrz i zarząd dzielnicy, o czym nie wiedzieli radni dzielnicy ani mieszkańcy dzielnicy. O czym się dogadywali pokątnie, zupełnie przypadkowo. Zawyżono w ten sposób wskaźnik środowiskowy dla tego wariantu wskazanego przez generalną dyrekcję, który i tak wyszedł im z tych wskazań, ponieważ nie wymaga wyburzenia żadnego budynku w Wesołej, ani jednego. To nie jest prawda i bardzo proszę o głos, mam przed sobą elementy z raportu, tam mówi nieprawdę, więc... Ale chwileczkę, proszę pana, nierównocześnie. Poprzednio, będąc tu samodzielnie bez... Proszę pana, to jest raport środowiskowy, to numery ilości domów do wyburzenia, no ale pan niech pan skończy swoją wypowiedź i pan nie... Dodatkowo jeszcze wskazany jest w terenie zdegradowanym, czy przebiega podwójna linia wysokiego napięcia. Moment. Nie przebiega tam linia podwójna wysokiego napięcia doprowadzająca prąd do Lublina i linia gazowa, która doprowadza do Lublina gaz. Proszę nie jest to teren zdewastowany. Panie Michale, czyli reasumując pana wypowiedź, to tak, uważa pan, że pan burmistrz nie działa w interesie mieszkańców w tej kwestii, W tej kwestii działa w swoim interesie, swoich sąsiadów, to natomiast znaczy, nie reprezentuje mnie jako... To jest mieszkańcem Wesołej tak, i nie chciał... Mam wrażenie takie, że to miejsce, które pan burmistrz poświęcił chętnie dla przeprowadzenia obwodnicy, to nie jest, to nie wynika z żadnych... A proszę państwa, kultura dawno pojechała do Wrocławia. Europejskie miasto kultury. A my reprezentujemy 35 tysięcy osób. Cały Sulejówek, całą Wesołą Centrum, do tego dużą część Starej Miłosnej, jeśli nie całą. Proszę pani, proszę sobie przypisuje zbyt wielką reprezentację. Ja chciałam tylko jedną uwagę zrobić co do tych większości i mniejszości. Nawet jak jest mniejszość mieszkańców, to oni też mają swoje prawa i swoje interesy i należy ich chronić. To nie jest tak, że tu jest 1000 osób, a tu jest 5 tysięcy i dlatego, że jest 5 tysięcy, to należy poświęcić te 1000 osób, prawda? Bo wszyscy jesteście państwo mieszkańcami Wesołej i wszyscy chcą państwo, żeby tam było jak najlepiej z tą obwodnicą, a najlepiej, żeby jej tam w ogóle nie było. Ale zgadzamy się i były konsultacje i rzeczywiście my mamy liczby. Wydrukowałam specjalnie dla pani. To było referendum w 2013 roku i wszyscy mieszkańcy Wesołej mogli się jasno wypowiedzieć na temat tego, co myślą o przebiegu obwodnicy w Wesołej. I większość mówiła, że wariant jest, który lepszy, czerwony. Znaczy większość powiedziała, że nie chce obwodnicy w żadnym wariancie, tak. Natomiast przeciwko zielonemu, czyli czerwonemu, tylko chcę powiedzieć, przeciwko zielonemu wypowiedziało się 95% osób, które wzięły udział w referendum, czyli przeciwko temu przez centrum, o którym my mówimy, więc my reprezentujemy tych ludzi. Natomiast przeciwko, wie pani ile protestów wpłynęło przeciwko czerwonemu? 5 osób złożyło projekt. Przeciwko temu czerwonemu wariantowi. Proszę państwa, wyniki, takie są wyniki. Wszystkie, proszę państwa, to są wyniki. Będzie miała głos, mamy telefon pierwszy od słuchacza. Pan Maciej, króciutko proszę. Dlatego proszę o krótką wypowiedź, panie Macieju, bo tutaj jest sporo gości w studiu i wszyscy chcieliby coś powiedzieć. Dzień dobry, z tym Maciej mówi, ja mam taką ogólną dygresję na temat... Także pan Maciej, Janek Witek i umarł i go nie ma...
ale on mi zazdrościł znajomości greki, znajomości, no łacinę to ja się do tego nie przyznaję, greki, hebrajskiego, wszystkich wszelkich języków zachodnich, zachodniej kultury, cywilizacji. Janek Witek był po prostu pod wrażeniem, że ja nagrywam filmy za darmo na YouTube, nagrywam, bo jak powiem komuś Wieziolandia, to się zdziwi. El Mercedes się zdziwi. Całe mnóstwo kanałów jeszcze mam, proszę Państwa, w kooperacji. Czyli po prostu i Zelewski robi, i Mareczek robi, i Zajączkowski robi. Bardzo dużo osób współpracuje tu. Tutaj ze mną, razem współpracujemy, także... Tylko zwrócę uwagę, że pan odczytał głos mieszkańca Marek. Także jak się ta Wielka Brytania ułoży? Co ona, ta Wielka Brytania może? Jak ona się ułoży? Co ona może? Właśnie, ale z tymi priorytetami największy problem, bo one są różne dla różnych osób, zależy się od tego, gdzie te osoby mieszkają. Bardzo panu... Tak. Jeśli można pokrótce, przypomnę tutaj przykład Augustowa, w którym przez wiele lat zginęli ludzie z różnych względów. Tak. To bardzo głośna sprawa, tak. To jest chyba większy, to jest chyba lepsze rozwiązanie, żeby tą drogę gdziekolwiek wybudować, niż poświęcać kolejne życie ludzi. Tak, przypomniał pan rzeczywiście problem, którym żyła kiedyś cała Polska, naprawdę. To, co działo się w Augustowie. Proszę państwa, najwyższy czas, żeby zabrała głos pani Małgorzata Zaręba, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wesoła. Ale może ja wcześniej bym chciał tutaj... Ja bo już o pan jest szansa, ale jeszcze nie. Chciałem się odnieść bezpośrednio do wypowiedzi pana, bo ale pan tu zaraz tutaj... Można, chwilę, bo ja chciałam jeszcze do dodania wiele, to ja będziemy mieli o czym rozmawiać. Proszę mi pozwolić poprowadzić program. Rzeczywiście pan burmistrz został skrytykowany, tak to powiem, przez pana Włodarczyka. To może tylko proszę się odnieść do tych słów, które pana bardzo osobiście dotyczyły. Króciutko. Tak, bo pan tutaj operuje słowami, natomiast ja mam dokumenty, które mówią o tym, że stanowiska zarządu dzielnicy w sprawie budowy obwodnicy przez Wesołą były zawsze przeciwne. I są na to uchwały zarządu dzielnicy, łącznie z tą uchwałą. Proszę, to były uchwały Rady Dzielnicy, nie zarządu dzielnicy. To zarząd dzielnicy jest. Proszę, Rada dzielnicy ja wiem, jest. O czym mówię i jeżeli pan ma ochotę, to ja te dokumenty panu zaprezentuję. Nawet może pan skorzysta z telefonu, wejść do internetu i niech pan zobaczył. A te dokumenty, w których bez wiedzy Rady Dzielnicy wskazuje pan wariant alternatywny, też pan chce przeczytać? Proszę pana, to nie jest uchwała zarządu dzielnicy co do tego. A czy ja to jest uchwała? Momencik, proszę panów, skończmy tę polemikę. Wobec tego ja bym chciała się zapytać, czy Rada Dzielnicy jest ma jednakowe stanowisko, cała Rada w tej sprawie, czy też jest tak podzielona, jak tutaj państwo w studiu? No, Rada Dzielnicy bardziej w większości przychyla się do stanowiska niedopuszczającego w ogóle przebiegu obwodnicy przez dzielnicę Wesoła. W żadnym wariancie. Takie stanowiska, ale taka decyzja może zapaść i ona będzie niezależna. Takie stanowiska były podejmowane w kolejnych kadencjach. Tak? Ostatnie takie stanowisko było podjęte 11 maja 2015 roku. Co prawda plan i przedsięwzięcie związane z zwołaniem nadzwyczajnej sesji był zupełnie inny, ponieważ tam była propozycja taka przygotowana przez przewodniczącego Rady Dzielnicy, żeby opowiedzieć się za konkretnym wariantem i przeciwko temu, które GDAKA zaczęła jakby rekomendować i wskazała jako ten preferowany, czyli zielony aktualnie. Natomiast Rada Dzielnicy konsekwentnie po bardzo długiej debacie, bo to była bardzo, bardzo, bardzo wyczerpująca sesja zarówno dla radnych, dla mieszkańców, bo to było z udziałem licznej grupy mieszkańców. Zarząd Dzielnicy też uczestniczył w tym. Natomiast podjęliśmy tak stanowisko, że idziemy w tym samym kierunku to zawsze. Nie zmieniamy swojego stanowiska, czyli jesteśmy w ogóle przeciwko przebiegowi obwodnicy. Tak? 12 radnych było za.
przeciw 0, 8 się wstrzymało. Natomiast... Przewodnicząca, to ja nie rozumiem. To w ogóle państwo czyli takie stanowisko, że nie chcecie w ogóle tej obwodnicy? My nie chcemy, tak. My nie ja rozumiem, tylko że słyszeliśmy, że bez wesołej no nie można tej obwodnicy zamknąć, zrobić całość. To nie jest taka teoria. Nie jest tak do końca, ponieważ problem polega na tym, że faktycznie ani mieszkańca, ani Rada Dzielnicy też nie była jakby na bieżąco informowana w kwestii dotyczącej w ogóle przygotowań w zakresie działań GDAKI po wygaszonej decyzji w 2007 roku. Ale widzicie państwo, Brytyjczycy już przegrali jako Żydzi, że oni chcieli dominować pod względem komputeru, internetu na całym świecie i przegrali jako Żydzi, czyli kanciarze, oszuści, złodzieje i teraz za późno, bo tam już jest ten proces nieodwracalny, proszę państwa. Proces nieodwracalny jest, że w ogóle no, świat, który w papieża wierzy, świat katolicki, to nigdy za Żydami nie przepadał i wszyscy wiedzą, że to są krętacze. Wynika, że jeżeli, wspomniałem, kwestia gospodarcza, tutaj raczej wszystkie kraje będą dążyć do tego, by utrzymać te silne relacje gospodarcze z Wielką Brytanią, to trzeba pamiętać, że będą wymagały od Brytyjczyków wykupienia, nazwijmy to, biletu do wspólnego rynku, czyli pewne transfery. Radio Koncita, a dlaczego to przestało? Przecież tutaj radio ma swoje opcje. No, także widzicie państwo, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Koncita Barbie Baby Langström Extra. Czasem, no jak włączymy Radio Maria, to jest dobre do zastanowienia się. Dlaczego tak kłamią, dlaczego tak kręcą, dlaczego tak oszukują? Już poniedziałkowy świt. Nuda w mieście, nie w Warszawie. Garść pomysłów na długi weekend dla dorosłych i dla dzieci przygotował Cyryl Skiba. Co Fryderyk Chopin robił w Pałacu Saskim, skąd wzięły się diamenty w piwnicach oraz co archeolodzy znaleźli pod ziemią, tuż przed grobem nieznanego żołnierza. Tego dowiemy się podczas jutrzejszego spaceru Tajemnice podziemi Pałacu Saskiego. Zbiórka przy fontannie w Ogrodzie Saskim. Mamy też coś dla miłośników winyli.